Zacznijmy od tego, że użyłam w ogóle innego podkładu niż zazwyczaj, bo użyłam jakiegoś takiego zwykłego z drogerii, nie jest bardziej jakiś różowy, bo piszecie mi, że jestem pomarańczowa, a w sumie wolę być pomarańczowa. Na co dzień używam Fenty Beauty 210, to jest jakiś zwykły. Jednak Fenty Beauty się lepiej zachowuje, to jest... Nie zwracają uwagi na to, co nawet nie jest roztarty puder. Mama mi do mnie zadzwoniła, powiedziała mi, że 20 kwietnia otwarte parki i inne tak. Ja sobie myślę, zaraz będzie otwarta szkoła i skończą się vlogi i dupa! Jeszcze gorsze jest to, że ja zamówiłam wczoraj 3 gumy do ćwiczeń, matę i skakankę, żeby zacząć ćwiczyć. I dupa! I nic z tych ćwiczeń, bo przyjdą rzeczy i zacznie się szkoła. Zacznijmy tym smutnym akcentem tego vloga. Ja dokończę się piększyć, bo Kasper poszedł po rzeczy do gotowania i będziemy gotować obiad. Skończyłam i... Nie wiem, ocencie sami w każdym razie. Nie mam skarpet. Spodnie przy okazji też nie. Najgorsze, wszystkie są brudne i się pokończyły i mam teraz wyboru. Albo chodzi bez skarpet, albo nałożyć te były brudne. W ogóle spodnie muszę nałożyć jeszcze. O, akurat elegancko suszą się. Dobra, w sumie nie chcę mi się oszukać skarpet. Będę gotować. Zrobię najpierw sos śmietanowy, tylko potrzebuję mój telefon tutaj. Sos śmietanowy i łososia i ryż. Także zacznę od wrócenia ryżu. I potem reszta. Siemaneczko, witam w mojej kuchni. Gotuję sobie wodę na ryż. Krok pierwszy. To jest trudne zadanie, muszę obrać czosnek. Ja nigdy tego nie potrafię. Jest najciężej to zacząć. Później jest tragedia. Kasper to obiera strasznie szybko. Całe szczęście w przepisie jest jeden ząbek czosnku, a nie na przykład 10. Wtedy to ten film miałby dużo. Dobra, pytanie, jak to teraz posiekać, żeby było spoko. Zobaczmy nasz przepis. W ogóle powinnam zacząć od śmietany chyba. 5 łyżek kwaśnej, ale łyżek czy łyżek? Łyżek. Dobra, bierzemy dużą łyżkę. Użyjemy śmietanę, zwykłą śmietanę, nie wiem, czy to kwaśna. A, 5 łyżek równa się całe opakowanie. Spoko może być. Jeden ząbek czosnku, dobra. Teraz przejdźmy do tego naszego gagatka, którego wy nie widzicie. On jest tutaj. Dobra, i kroimy teraz nasz czosnek. Nie mam żadnego takiego czegoś, co to rozdrobni od razu, więc zrobię tak. Wy teraz myślicie, Boże, ale głupia. Gotuję, dopiero się uczę, to są moje początki. Nie mam jeszcze jakichś takich, są takie fajne rzeczy do gotowania jakieś. Ja mam tylko nóż i ząbek czosnku i muszę się z tym zmierzyć na tyle dobrze, żeby nie uciąć sobie palca. W ogóle zapomnieliśmy z Kasprem, bo mieliśmy teraz takie dni, gdzie serio robiliśmy nic. Ja się leczyłam, bo mam okres. I zapomnieliśmy o tym, żeby go smarować tym samym opalaczem. Ale spokojnie, dzisiaj go złapiemy. Będzie najbardziej opalonym Polakiem po kwarantannie. No, wszędzie to wylatuje. Kasper będzie w szafce odkrywał ząbki czosnku. Dobra, wydaje mi się, że to będzie dobre. Tak szczerze wydaje mi się, że nie, ale po prostu już mi się nie chce. Dobra, woda się prawie zagotowała, zaraz ryż tam wrzucamy. Dobra, koniec tego. Idę umyć rękę. Wydaje mi się, że nie będzie tego w ogóle czuć. W każdym razie woda się zagotowała. Dobra, moi drodzy, bo ja już zaczynam się gubić. Ja mam za dużo rzeczy na raz do robienia. I sos, i ryż, i gadać do was. Dla mnie to jest za dużo. To jest kolejny dowód na to, że mam utrudnione warunki gotowania. I dlatego moje rzeczy wychodzą niedobre. Nie mam wyciskarki do cytryny. I muszę to robić ręką. Jeszcze łyżkę. Tam nie jest napisane łyżeczka, tylko łyżka. Czajcie to? Ej, czekajcie, bo mi ryż zaraz wywali. Nawet nie wiecie, jak mocno... Dobra, w drugą. No zajebiście z pestkami może jeszcze. Ja się zastanawiam, czy tutaj jeszcze jednego czosnku nie dać, bo to mi się wydaje strasznie takie o smaku śmietany. Powinnam to spróbować, żeby ocenić, ale mam gumę w buzi. Nieważne, nie widzieliście. Tak jak myślałam, smakuje jak sama śmietana. Musztarda, to jest nasza pierwsza musztarda, jeszcze z Kasperem musztardy nigdy nie kupowaliśmy, dzisiaj go wysłałam do sklepu po to. Dobra, zaraz naprawimy to jeszcze, wiecie, moją ulubioną częścią, czyli dodawaniem przypadkowych przypraw. Serio, cokolwiek nie robię, dodaję jakieś na przykład tosty nawet w takim tosterze zamykanym. Dosłownie, serio, randomowe przyprawy i essa. Dobra, zacznijmy od soli. Pieprzu. Jako, że nie chce mi się babrać z kolejnym czosnkiem, mam przyprawę, czosnek. Wolę tak, jestem leniwa, może tak. Leniwa, ale pomysłowa. Hop,
chyba za dużo. Ale to nic, Kacper zje wszystko i na wszystko, co zrobię, powie, że zajebiste. Ostatnio mu zrobiłam mięso, czajcie, pierwszy raz dotykałam takie surowe mięso i robiłam takie mięso. Nie, wydaje mi się, że ja tutaj będę musiała wkroić ten czosnek, serio. To jest trochę przykre, chciałam to ominąć. Nie wygląda źle. Okej, najtrudniejszy moment mojego dzisiejszego zadania to przygotowanie ryby. Mam filet z łososia. Muszę go posolić, popieprzyć i włożyć do piekarnika. Jestem serio z siebie zadowolona, że mi nawet to wszystko wychodzi w miarę. Zobaczymy gotowe danie, które pewnie nie będzie wyglądać najatrakcyjniej, ale będzie smaczne. Chyba. Spróbuj i powiedz, co w tym jest. Śmietana. Tą śmietanę czy ciągle za bardzo? Nie wiem, co zrobić. Czosnek. No. O. Przyprawa. No dobrze powiedziałeś, jeszcze cytryna i sól i pieprz. No ale nie wiem, jest taki okej, czy taki Git majonez, idę załatwiać biznes. I musztarda. O, zostawię mnie. Takie ma długie włosy, brzydkie. Piękne. Już, już, już. Nie chichraj się do kamery, bo wiem, że to robić. Pa! Pa! Kacpi! Kacpi! Patrzcie, jaka nienormalna dziewczyna. Chcemy zgotować to z kamerą. Przestań! Tada! Dziękuję. Proszę. A więc Kasper wymyślił, że nudno jest na Instagramie i zacznie robić milionerów. Zacznę robić live z ludźmi, jak gramy w milionerów. Teraz na przykład jest dużo live'ów, że nie wiem, jakieś są takie jakby Q&A, na przykład z Radkiem ja robiłam albo z Honoratą. A co i będziemy... Milionerów. Robimy testa teraz właśnie z Czy są Luką bardzo ciężkie pytania? Chcę to nagrać. Witaj, Julio. Witaj. Witam w dzisiejszym pojedynku milionerów. A więc tak, masz dostępne 3 koła ratunkowe, takie jak 50 na 50, telefon do przyjaciela oraz głos publiczności. Myślę, że możemy spokojnie przejść do pierwszego pytania. Czy jesteś gotowa? Jestem. A więc tak, zaczynajmy. Kto zgubił jeden pantofelek na balu i został dzięki temu rozpoznany? Mikołaj. B. Kopciuszek. C. Dobra Wronka. D. Panienka. Definitywnie B. Kopciuszek. Jesteś tego pewna? Jestem pewna definitywnie. A więc lecimy z pierwszym pytaniem! Wspaniale, Julio, to prawidłowa odpowiedź! 100 złotych ląduje na twoim koncie. Jest. I przechodzimy do drugiego pytania. Mysz pod jakim domowym naczyniem jest symbolem ciszy? Pod miotłą. Odpowiedź A. Mysz pod miotłą. A. Odpowiedź definitywnie. B. Jesteś pewna? Nie chcesz usłyszeć następnych Chcę pytań? Chcę usłyszeć. Pod trzepaczką, pod rondlem, pod nie wiem czym i pod miotłą. Pod miotłą, definitywnie. Wspaniale! To prawidłowa odpowiedź. Julio, już 200 zł ląduje na twoim koncie. Aż 200 zł? I przechodzimy do kolejnego pytania. Robił coś, co jest niemożliwe do wykonania, to porywał się z motyką. Odpowiedź A. Na Słońce. B. Na Marsa. C. Na... Nie wiem co to, bo są dziwne znaki. D. Na ziemię. Coś, co jest niemożliwe do wykonania. To porywał się z motyką. Kto robił? No robić coś, co jest niemożliwe do wykonania. To porywać się z motyką na... Nie znam tego. Jeszcze raz jakie odpowiedzi? Na Słońce, na Marsa, na chłopa, na ziemię. Telefon do przyjaciela. Halo, mówi Hubert z Milionerów. Julia świetnie sobie radzi, ale potrzebuje twojej pomocy. Za chwilę Julia przeczyta pytanie, a ty będziesz miał 30 sekund na odpowiedź. Srata tata, dupa tata. Zastanawia się, twój przyjaciel. Długo. Jestem pewny, że na Słońce. No to na Słońce. Jesteś tego pewna? Tak, definitywnie. Tak, Julio, jak mogłaś tego nie wiedzieć? Przecież każdy wie takie. Nie znam w ogóle tego powiedzenia. Porywać się z medyką na Słońce? Nie, nigdy nie słyszałam. Jeżeli żegnamy kogoś, to machamy... Głową, ręką, nogą, palcem u nogi. Ręką. Wspaniale, Julia! To już 500 zł na twoim koncie. Myślałam, że palcem u nogi miałam taką malutką rozterkę. Ale jestem zabawna. Ale jestem żartowniczka. Uwaga, przechodzimy do pytania, które zapewni ci gwarantowane 1000 zł. A więc, Julio, w jakim ugrupowaniu przez pewien okres czasu działał Krzysztof Rutkowski? SLD, PSL, Samoobrona, Alternatywa. Nie wiem, co to jest Krzysztof Rutkowski. Co to jest Krzysztof Rutkowski? Kto to jest Krzysztof Rutkowski? Jest to taki ziomek, co ma kwadratową, wyciętą fryzurę i jest detektywem prywatnym. Okej, okay, i jakie były odpowiedzi? Dobra, SLD, i tak nie znam tych skrótów. Chcę ludzi zapytać. Mówiłam, że ja wykorzystam wszystkie koła na początku.
Uwaga, na odpowiedź C jest aż 49%. To C. Przez samoobrona. Wspaniale, Julia! 1000 złotych! To tak ręką macha. Ja! Super, udało się! Jej! Zaznaczamy chromosomy w takim razie, czy może 50 na 50? O. Kacper, ja to zaraz z kumplem. Możesz wymarnować teraz tą opcję. No dobra, spróbujmy te 50 na 50. A więc tak, zostało panu odpowiedź A, w jądrze C, w mitochondriach, więc a pytanie... No to zaznaczamy mitochondria. Bardzo dobra odpowiedź, panie Szymonie! Jest już... Przechodzimy do pytania piątego za 10 tysięcy złotych. A więc tak, muzą poezji miłosnej jest A. Erato, B. Euterpe, C. Polichymnia, D. Clio. Ciężkie pytanie. A to jest Erato. Jak jest dalej? B. Euterpe, C. Polichymnia, D. Clio. Walczy pan o 10 tysięcy złotych. No, to zadzwońmy do publiczności. Pytanie do publiczności. Uwaga, na Erato postawiło 68%. Stawiamy A. Erato, uwaga. To prawidłowa odpowiedź, panie Szymonie. Przechodzimy do pytania za 20 tysięcy. Uwa, no tutaj mnie pan ma. Skończyły się niestety koła ratunkowe, ale niech pan pamięta, ma pan 40 tysięcy gwarantowane, więc może pan strzelać. Jest 25% Kenia, Australia, szans. Australia, co tam jeszcze było? Kenia, Australia, Singapur, Kanada. Nie jest to łatwe pytanie, panie Szymonie, może pan się... Strzelmy Australia. Australia, jest pan definitywnie pewny swojej odpowiedzi? No nie jestem pewny, ale zaznaczmy to. No i zobaczymy, jak pan strzelił? No niestety, panie Szymonie, a jaki by był pana drugi strzał? Zobaczmy, bo teraz szanse wzrosły do 33%. O, zostało panu w Singapurze, w Kenii. Kenia, tak? Dokładnie tak. Kanada? No niestety, panie Szymonie, już ma pan 50 na 50. Walczy pan o swoje... O swoje gwarantowane 40 tysięcy złotych. Jeśli pan teraz nie odpowie, traci pan swoje pieniądze. Zostało panu Singapur i Kenia. Dobra, powiedzmy Kenia. Brawo! Pięknie, panie Szymonie, gratulacje. Wygrał pan 40 tysięcy pompek do zrobienia w tym miesiącu. Wczoraj był ostatni odcinek Hotelu Paradise. Oglądaliśmy z Kacprem finał. I chyba wczoraj albo przedwczoraj na Netflixie wyszło coś takiego, tylko że amerykańskiego. Nie wiem, mają praktycznie identyczne zasady. Hit. Ale już na drugim odcinku lecę Kacprem chyba nie podpasowało. On przed chwilą robił tam, siedział. Milionerów z blowem. Nie możemy się tego zabrać, żeby go tym samoopalaczem robić, ale się weźmiemy za to, obiecuję, może jutro. Tata mi podesłał filmiki i zdjęcia, jak byłam mała. Tutaj wam się parę teraz pokażę, ja wam pokażę jeszcze z telefonu. Generalnie byłam motylem. Nie wiem, co powiedzieć, bo przysięgam, te ostatnie dni były takie, gdzie naprawdę robiłam nic. Taka, w sumie jedyne co to gotowałam. Poza tym naprawdę albo grałam, albo spałam, albo oglądałam. Nie było nic, co można byłoby nagrać, czy zrobić nawet coś śmiesznego. Też taki humor był u mnie, u Kacpra taki sobie, więc musicie mi wybaczyć za ilość rzeczy, ile się w nim dzieje. Wiem, że jest mała, ale od następnego tygodnia, tak jak mówiłam, przychodzi mi cały sprzęt do ćwiczeń i może będą jakieś takie filmiki, jak namawiam Kacpra na ćwiczenia i takie tego typu rzeczy. Będziemy jeść zdrowe rzeczy, więc mogę wam nawet pokazywać, co ja mam na śniadanie, obiad, na przykład kolację. To będzie fajne, więc ja wam życzę miłego dnia. Widzimy się w następnym filmiku. Postaram się jak najszybciej i mówię częściej. Pa!